Na pole wyjść, tak, tutaj, za krzakami. Wiem, wiem, że tam jest pole i z tego pola sobie zadzwonię. Tak. Na pewno? Nie, nie, na polu nie ma pola. A. Ale można spacerować, no. Jestem wkurzony, wie pan? Spacer mi się należy, tak dla ustawie... Dla ochłonięcia, no. Tak. No tam, no tam jest zawsze to pole, mówiła, no niech pan idzie tam na to pole, no. Ty kurcze blade. No idź pan na to pole, no idź tam pan na to pole, no. Wiesz pan, znasz pan to pole? No idę, no. Na pan to pole. A czy, przepraszam bardzo, a czy... Ma pan tu jakieś hasło do Wi-Fi, to może się przez ten... A, niech pan idzie, niech pan pospaceruje. Tam jest pole, bardzo ładne, tam rolnicy pracują. Dzień dobry jeszcze raz, dzień dobry, przepraszam bardzo. Czy już może są te wolne pokoje? Jeszcze za chwileczkę. Jeszcze za chwileczkę. Niech pani zawoła tego gościa, bo ja mu nie wyjaśniłem podstawowej rzeczy. Panie! Był pan na tym polu? Faktycznie miał pan rację, na polu nie ma pola. No tam, no wie pan, to jest takie fajne pole tam, tylko tam rolnicy tą gnojownicę wylali, nie? Panie Januszu, niech pan się uspokoi, niech pan wyluzuje, no. A skąd pan zna moje imię? No bo tu wyłącznie przyjeżdżają Janusze i Grażyny, no. No. Spokojnie, niech pan idzie tam, na to pole niech pan idzie, no. Na to tam dalej, tak? Tak. A to ja znam to pole. Ja tam byłem, ja to musiałem objechać, jak tu jechałem, proszę pana. To tam normalnie ktoś dzisiaj wylał gnojowicę. A, właśnie, dobrze, że mi pan przypomniał. Jeszcze musi pan wykupić opłatę klimatyczną. Za co? No za świeże morskie powietrze. Gdzie? Gdzie to powietrze występuje? Proszę pana, to ja nie wymyślałem tych przepisów, no. To nie moja wina, no. A ile jest ta opłata klimatyczna? 100 zł. Ale radziłbym się śpieszyć, bo jak wiatr zmieni kierunek, to wieczorem może być już 150, no. Taka inflacja. No. Za co? Za to powietrze? A pan sobie może życzy śniadanie do pokoju? O! A co jest na śniadanie? Papryka szczeciński. Ewentualnie konserwa turystyczna. Dziękuję, mam ze sobą. Lub ewentualnie karkówka z goryla. Chyba z grilla. Z grilla i z goryla. To egzotycznie bardzo. Dobra. No. Co ja mam też? Idzie pan do pokoju, niech pan sobie odpocznie. Ja panu nie będę dawał klucza, bo nie? Tam są drzwi otwarte, bo tam jest zepsuty zamek, nie? Wystarczy pociągnąć i... Tak. Zepsuty? To jak ja mam się zamknąć? Tu wszyscy swoi, no. Panie Januszu, śmiało, idzie pan tam, bo widzę, że pan jakiś taki nietutejszy jest, no. Jeszcze chwileczkę, bardzo proszę, jeszcze chwileczkę, jeszcze sekundkę. Idzie pan Janusz, widzę, uśmiechnięty, pełna radość, wakacje all inclusive. No. I co, podoba się pokój? Jak pan mówi pokój, to pan ma na myśli tą starą, rozwalającą się przyczepę kempingową? Przyzwyczai się pan. Ale ja już się do niej bardzo przyzwyczaiłem. Tak? No. No i bardzo dobrze, no. Bo tak się składa, że w ubiegłym roku tę starą, rozwalającą się przyczepę osobiście ja oddawałem na złom. O, to zbieg okoliczności. No to niech pan weźmie pokój obok. Znaczy, pokój obok, mówi pan o tej przyczepie z wyrwanym dyszlem, tak? Nie, nie, o tej przyczepie, co ma ten, zamiast drzwi, siatkę maskującą. Proszę pana... W internecie było napisane pokoje o podwyższonym standardzie. To ja się pytam, gdzie jest ten standard? Proszę pana, ale mamy basen. Basen? Mówi pan o tym basenie przeciwpożarowym. No ale wie pan, jakie tam ryby pływają? No, ryby tam pływają i kumkają. Na polu gnojowica. Pokój w przyczepie.
Ja rezygnuję, proszę o zwrot pieniędzy. To pana wybór, niestety nie ma zwrotu pieniędzy. Tam było w umowie wyraźnie napisane. Nie ma zwrotu, nie tak? ma. To weź sobie pan te pieniądze, wsadź w morze. I ty mnie też. I ma pani szczęście, właśnie zwolnił się pokój, tylko trzeba zapłacić z góry i oczywiście trzeba opłacić opłatę klimatyczną. A skąd pani przyjechała? Z Obornik Wielkopolskich. O, to się będzie pani czuła jak w domu. Ach, to dobrze. Kiedyś w parku na spacerze podszedł do mnie miły gość. Zaczął ćwierkać o operze, bardzo szybko miałam dość. Słodko mędził o poezji, umiał czytać przód i wspak. I choć dał mi bukiet frezji, to mu zaśpiewałam tak. Pa, 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 pa. Innym razem gdzieś na plaży piękne mięśnie pręży men. Czułam, że się coś wydarzy, pomyślałam, to jest ten. Nagle zaczął się odzywać, usłyszałam swojski slang. Chodźmy lala się pogibać, na to lala spadaj pan. Pa, 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 pa,